Witam was serdecznie w drugim odcinku z Dead i muszę przyznać, że zaczynając tą grę od nowa, wybrałem sobie tym razem strzelbę i troszeczkę inaczej zacząłem tutaj traktować to całe strzelanie. Po pierwsze, wziąłem sobie jakby regenerację jednego serduszka po zabiciu 5 osób, jakby krwawienie tych osób, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest coś takiego, oraz zwiększony damage. I tym razem udało mi się przejść właśnie ten poziom, który zajął mi tyle czasu w poprzednim filmiku. I teraz po wybraniu jednej z tych opcji, które mam tutaj, przejdę do kolejnego poziomu. I zastanawiam się, co byłoby najlepsze. Chyba 4 serduszka, tak mi się wydaje. Ewentualnie mógłbym szybciej po prostu regenerację tych żyć. To jest cały czas zastanawiający, co tu wybrać, tak aby po prostu nie popełnić żadnego błędu. Okej, chyba to wybiorę. Dobra, skuśmy się i idźmy dalej. I przeładujmy. Oni teraz powinni zdecydowanie szybciej padać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, jak teraz dostanę, to powinienem jedno serduszko móc sobie zregenerować. Albo i nie będzie wcale tak różowo, jak mi się na początku wydawało. Okej. Z wami jakoś jestem w stanie sobie poradzić. Okej. Zabieram ci 5. Wygląda całkiem dobrze. Dobra, zanim tamci do mnie przyjdą, to mógłbym właśnie poczyścić. No to nie wygląda zbyt różowo. Może to był błąd? Powinniście. No, przepraszam za moją chrypkę, ale jakoś tak zaczyna mnie ona łapać. Okej. Ty już padłeś. Te pojedyncze osoby, znaczy te małe ludki, to szybko padają. Ła. Dobra. Dobra, ty padniesz. Także jeszcze musiałbym 3 zabić. Najlepiej byłoby to zrobić z tymi 3 małymi ludzikami. Albo. Niekoniecznie. Także jest jakiś progres. Na 2 strzały. Okej. Udało się jakoś ich pokonać. Zastanawiam się teraz, co byłoby najlepszym. Czy na przykład 4? Czy zwiększyć sobie liczbę żyć? Z amunicją jakoś sobie radzę, więc tutaj niekoniecznie muszę inwestować jakoś mocno. Może w życia. Okej. Zainwestujmy w życia. Jeszcze zostały nam 5 poziomu. Powinno być dobrze. Okej. Ty zaraz padniesz. Także jest dobrze. Muszę przyznać, że taki minimalizm w tej grze jest całkiem ładnie widziany. Odwróć się. Padniesz? Padniesz. No i bardzo dobrze. Także teraz ewentualnie jak stracę jedno życie, to
to będę w stanie od razu sobie je zregenerować. Że jest dobrze. Zabijmy tego. Okej, powinieneś paść. No i pięknie. Także mamy jedno życie dodatkowe. Może teraz warto by było zainwestować w amunicję. Ale no do końca nie jestem pewien. Miałbym wtedy 3 strzały. Co nie byłoby głupim pomysłem, ale z drugiej strony... Dobra, zainwestuję tutaj w 4 zgony, to da mi dodatkowe życie, a później po prostu pójdę w dodatkową amunicję. A może odwrotnie? W sumie 2 strzały na razie jako tako mi wystarczają. Także zainwestujmy w czachę. Okej, no jakaś panienka. Ale tak do kobiet strzelać trochę nie przystoi. W jakimś klubie w ogóle wylądowałem, nie wiadomo co to jest. U jakiegoś mafiozy. Okej, widzę, że na 1 strzał padają, więc naprawdę nie jest źle. Akurat dosyć szybko mi regeneruje się ta strzelba. Au, to zabolało. To naprawdę zabolało. Jeżeli tak dobrze będzie szło, to myślę, że w tym odcinku skończymy całą grę. Ale to się może okazać na sam koniec. Uuu. Wydaje mi się, że powinienem raczej najpierw zainteresować się tymi wszystkimi pozostałymi ludzikami. Okej. Au. No dobra, no i padł. Okej. Co sobie teraz pomyślę? 3 zgony da mi dodatkowe życie, ale tak jak mówiłem poprzednio, chyba wolałbym zacząć troszeczkę inwestować w amunicję, bo ona może naprawdę się mocno przydać. A zostało nam 3 ostatnie lokacje. Okej. Oni padają pięknie na 1 strzał, więc to mnie oczywiście mega cieszy. Dobrze sobie tutaj zainwestowałem w tą strzelbę. Niestety pistolet nie dawał mi tego samego. Au. Okej. No i pięknie. Dobra. Inwestujemy oczywiście w dodatkowy nabój. No i czas wyruszyć do góry. O, widzę, że tych już trzeba będzie na 2 strzały. A skoro tak, może być i na 2 strzały. Zastanawiam się, kto będzie na samym końcu. Co za boss tu mi przyjdzie. Okej, no trzeba ich po kolei eliminować, bo tak strzelanie do... po prostu jak do kaczek, to w ogóle nie ma sensu. A kiedy eliminuję ich po kolei, to wiadomo, mniejsza liczba przeciwników, którzy... we mnie strzelają. Okej. Login. Dobra, teraz zajmiemy się z tej strony ludzikami. No i pięknie. Potrzebuję tych skoków, one mogą się naprawdę przydać. Uuu.
No nie pykło. Plan był dobry, ale gdzieś w pewnym momencie zaczął się mocno sypać. Okej, tych dwóch już padło. Teraz podchodźcie do mnie. No. No chodź tu. Co uciekasz? Okej. Padłeś. Spróbujmy tutaj od lewej. Dobra. Ale strzelaj, panie. Dobra, wy poszliście. Nie został ten ostatni, który już nie żyje. Okej. Ups, wolałbym na to nie wpaść. Sęk w tym, że mam tylko jedno życie, co może mi skomplikować trochę sprawę na samym końcu, ale nie. Okazało się, że całkiem dobrze poszło. Mógłbym mieć dwa dodatkowe życia, w to chyba na razie wydaje mi się, że nie ma co inwestować. Ale z tymi życiami czasami jest problem. Ewentualnie w szybszą regenerację tych żyć. I tak sobie myślę. A, co wy byście wybrali, będąc na moim miejscu? Możecie napisać w komentarzu. I ja bym chyba wolał to. Dobra, idźmy, zaryzykujmy. Ostatni level. Okej. Zabiję ciebie. I odzyskam życie. Okej, Dobra, najpierw trzeba się tych wszystkich gagatków pozbyć. A dopiero później mogę brać się za szefa. Szybsza regeneracja by się przydała broni. Najpierw ciebie. Okej. Za dużo. Za dużo ich tutaj. O ile strzelba moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem, o tyle zaczyna ich być tutaj po prostu za dużo. Wszystkich mam na dwa strzały. Z pistoletem wątpię, żeby to wyszło. Okej, trochę ucieknijmy. Miałem jeszcze trzy życia i nagle mi po prostu wszystko znikło. Coś tu jest nie tak. Trzeba jakoś to lepiej rozplanować. Pierwszy wolałbym chyba do nich tak bardziej podchodzić. Ale ten goryl będzie mnie cały czas tutaj... Dobra, ty padniesz. Okej. I chyba zostałeś tylko ty. Okej. O, no jak? Miałem trzy życia. Czyli można powiedzieć, że chyba on na jednego hita tutaj mnie bierze. Bo innego wytłumaczenia nie ma.
Okej, muszę chyba najpierw się utrzymać w tej części. Tak mi się wydaje. Bo jak podejdę na prawą część, to od razu zaczyna mnie tamten boss łapać. A jego wolałbym na chwilę obecną unikać. Okej, lepiej zejść z linii wybuchu. Przechodźcie po kolei. No nie, padnę zaraz. Padnę. Wiedziałem, że padnę. Ale w końcu trzeba to przejść. Już było tak blisko. Naprawdę było tak mega blisko, tylko niestety się okazało, że ktoś tu oszukuje. Bo zgra na kodach. Uciekajmy. Za dużo ich tam było. Gin, gin, padaj. Padaj jak mucha. To może wymagać trochę dłuższego czasu. No i w końcu udało się, jakimś cudem. Uratowałem chyba tego dzieciaka. Taki był, wydaje mi się, że plan. Zobaczmy, co będzie tutaj. Okej, to byłoby na tyle w tej króciutkiej serii. I trzymajcie się ciepło i oczywiście do usłyszenia w kolejnych seriach. Mówił do was Ethan. Pa, pa. Thank you.